Czyli co? Mówisz, że siedzisz teraz w domu zamknięty w czterech ścianach. Dopada cię nuda i masz już dość konwencjonalnych rozwiązań. A na zewnątrz w tym momencie troszeczkę nie wypada wychodzić. Być może zawartość tego pudełka będzie dla ciebie rozwiązaniem. Albo pomocą. No, w sensie może ci umilić ten czas. Tak czy siak intro. Klucz do jakiego świata może skrywać szare pudełko? Odpowiedź znajduje się z boku na naklejce. Cześć, ja jestem Ziemniak, ty zostaw łapkę w górę, a ja zabieram się za unboxing. Nie każdy subskrybuje. Jeżeli ty zaliczasz się do tego grona, to możesz to łatwo zmienić. Kliknij przycisk na dole i dołącz do elity. Mieliśmy epicki unboxing, to musimy zrobić epicką incepcję. HTC Vive Cosmos Elite to nie jest nowe rozwiązanie. Był już zwykły zestaw HTC Vive Cosmos. To Cosmos w ogóle może być zwykły? Chłopaki, trzymajmy się scenariusza. Jestem wielkim fanem opakowań Vive'a, bo jak zaglądniecie do środka, to możecie zobaczyć cyferki. Dobra, ale gdzie jest jedynka? Ja jej tutaj nie widzę. Okazuje się, że tak jak w poprzedniej wersji, jedynka to ten kartonik, czyli ściągnij oprogramowanie. Dwójka to satelitki, które różnią się troszeczkę kształtem od tych, które wam kiedyś pokazywałem. Oprócz tego mamy zasilacze oraz uchwyty, które możemy sobie przymocować do ściany. Trójka to głównie okablowanie. Jeżeli ktoś by przegapił, to tam znajduje się malutka komora, w której jest przejściówka z DisplayPorta na mini DisplayPort. Czwórka to headset, czyli największy element całego zestawu. Piątka to oczywiście kontrolery. Jak się im przyjrzycie, to możecie zauważyć spore podobieństwo do tych, które były nam znane z poprzedniej wersji. No i oczywiście są do nich przewody zasilające. Tutaj ciekawostka, mamy satelitki z Vive'a Pro oraz satelitki z obecnego tutaj z nami Cosmosa. Oraz jeżeli chodzi o kontrolery, no to kształt mamy praktycznie taki sam, różnią się kolorystyką i ten tu jest bardziej aksamitny, ten tu jest trochę bardziej gumowy, ale tak poza tym wyglądają praktycznie tak samo. Spójrzmy na samo urządzenie, bo to może być troszeczkę mylące. To jest wersja Elite. Jak zobaczycie tutaj na front, on wygląda następująco, bo w zwykłej wersji wygląda on tak, czyli możecie zobaczyć, że się troszeczkę od siebie różnią. Kolejna rzecz jest taka, że w zwykłej wersji zamiast takich kontrolerów mamy kontrolery takie. Oraz w wersji zwykłej nie mamy takich satelitek, bo czujniki, jakie się znajdują, kamery i wszystko na tym headsetie, one zajmują się trackowaniem naszej pozycji, ale że to nie było aż tak bardzo dokładne, no to lepiej zastosować tego typu rozwiązanie jak satelitki, które trackują nas, jak i właśnie kontrolery tego typu. Kolejna rzecz jest taka. Uwaga, zobaczcie, będę psuć jedną rzecz. Jak macie zwykłą wersję, to możecie u siebie zdjąć ten front. Jak macie wersję zwykłą, to możecie po prostu zamówić sobie sam ten front i dostaniecie satelitki, inne rzeczy, po prostu można zrobić upgrade, niekoniecznie trzeba jechać do jakiegokolwiek serwisu, po prostu no, wymiana to jest na zasadzie, to jest dziabą w środku, klikasz, ściągasz i zakładasz ten nowy front. I to wszystko. Modularny headset do wirtualnej rzeczywistości. My jednak jesteśmy wśród grona szczęśliwców, którzy swój zestaw z XCOM-u wzięli w wypasionej wersji. Ale jeżeli sprzęt dla was to za mało, to przy zakupie dostajemy 6-miesięczną subskrypcję Viveport oraz najgorętszą wirtualno-rzeczywistościową premierę tego roku, czyli Half-Life Alyx. To pierwsze to coś jak Game Pass albo innego rodzaju abonament, który daje nam dostęp do wielu gier VR-owych i w tym przypadku na pół roku kosztowałoby to gdzieś tyle. Dostęp plus cena Half-Life'a równa się tyle, ile możemy zaoszczędzić tak naprawdę przy zakupie. Instalacja samego urządzenia jest bardzo prosta, jesteśmy tak naprawdę prowadzeni za rękę, wystarczy, że wszystko popodpinamy, mamy tutaj USB-ki, jak zainstalujemy sobie Steam VR-a albo po prostu Viveporta, to będziemy wiedzieć, co zrobić, tylko jedna rzecz jest wymagana. No, spójrzcie tutaj, do VR-a potrzebujemy miejsca, tu jest totalny bałagan, więc widzimy się, jak to wszystko będzie posprzątane. No i chcielibyście, żeby tak za stryknięciem palca wszystko się posprzątało? No ja też bym chciał, ale wróćmy do Vive'a. Jeżeli byście się zastanawiali, czy ciężko jest podpiąć Vive'a, to też zainstalowałem sobie oprogramowanie i po tym, jak je odpaliłem, mogę wybrać. Mój produkt to Vive Cosmos Elite i muszę pobrać do tego sterowniki, muszę zezwolić na wszystkie rzeczy. Jeszcze zmaksymalizowałem tutaj miejsce, nie ma tutaj fotela i teraz uwaga, oprogramowanie. Zainstalowało nam się, to teraz kolejny krok, czyli stacje bazowe. Widzicie, jakie powinny być tak naprawdę wymiary. My rozłożyliśmy stacje bazowe, żeby
żeby spełnić oczekiwania programu. I uwaga, tego typu statywy oświetleniowe są gdzieś po 4 dychy, można sobie kupić najtańsze i one wystarczą do tego, żeby sobie coś takiego zamontować, bez konieczności robienia dziur w ścianach. Pinam tu. Oraz USB. Ta obudowa jest o tyle fajna, że można sobie tutaj zawiązać to. Pier USB, 5 różnych jeb stron. Żadna nie działa. Okej, jest. Przepraszam. Nic się nie stało. Tu będzie bezpieczniej. No to są w ogóle wszędzie wszystkie animacje. W jaki sposób w ogóle wsadzić port USB? To by mi się przydało, w jaki sposób należy wsadzić. Stare headsety VR-owe miały możliwość przenieść nas do świata wirtualnego. Natomiast nowsze są w stanie przenieść cząstkę naszego świata rzeczywistego do świata wirtualnego, żebyśmy my mogli się ze świata rzeczywistego przenieść do świata wirtualnego. O co mi chodzi? Tu, gdzie ja się znajduję w danej chwili, żeby móc to przenieść do naszego świata gry. I żeby to zrobić, trzeba skonfigurować sobie tryb. Albo będziemy stać w miejscu i będziemy się cieszyć rozgrywką, albo tak jak mamy tutaj, możemy sobie przygotować tryb pokoju i robić sobie gwiazdy, żeby latać dookoła. Teraz bierzemy jeden kontroler, wskazujemy, że tu jest nasz wyświetlacz. Teraz kalibrujemy podłogę. Podłoga się kalibruje. No i teraz mój ulubiony chyba moment, dlatego że bierzemy sobie nasz uchwyt, widzimy wirtualnie, jak wygląda nasz pokój i możemy sobie zaznaczyć. O, jeżeli pójdziemy troszeczkę za daleko, to jeszcze nasz kontroler będzie widoczny. No i teraz widzicie, zgubił się w jakiś sposób. Więc wróćmy, gdzie jest kontroler. Najlepiej w obrębie dwóch kontrolerów. W sensie w tym w środku, pomiędzy nimi jest lepiej, najlepiej rysować. I tak, tutaj mamy czystą przestrzeń. Tutaj ewentualnie uderzymy Franka. Tutaj możemy dojść praktycznie do ściany i zmierzymy, żeby być bezpiecznie od telewizora gdzieś w takiej odległości i możemy sobie dojechać. Gdzieś tyle, to jest nasza przestrzeń, w której możemy się tak naprawdę obracać i bawić. Oczywiście po zaktualizowaniu oprogramowania. Jakby miało się okazać, że któryś z kontrolerów albo na przykład oba nie chcą się zsynchronizować w SteamVR-ze, to wystarczy zrobić jedną rzecz, jak sobie klikniecie na szarą ikonkę, to macie oczywiście podpowiedź, sparuj kontroler. Tak z tym zrobiłem, wystarczy kliknąć dwa przyciski, no i on się sparuje zaraz. Gotowy. Chciałbym wam w 100% przekazać, jak wygląda doświadczenie z takim urządzeniem, więc zacznijmy od samego początku. Jak pierwszy raz podłączycie Vive'a i macie wszystko zainstalowane, to jeżeli założycie headset na głowę, to uwaga, zobaczycie coś takiego. Ja mam podgląd i mogę wam to teraz pokazać tylko w 30 klatkach, ale za to mogę wam pokazać na przykład widok z prawego oczu, widok z obojga oczu. To jest tylko i wyłącznie taki podgląd, który jest w 30 klatkach, który można sobie wyświetlić. Tak samo jak mamy aplikację Viveport, to też tutaj możemy wyświetlić lustrzany obraz. Możecie sobie wyobrazić, że tak wygląda założenie okularów na głowę, jak się przybliżycie bardzo mocno do nie uda wam się tego ogarnąć, bo jak się założy te okulary, to jest zupełnie inne wrażenie. Tutaj też podobnie można sobie wyświetlić na przykład dla jednego oka obraz. Oczywiście to by nie było wystarczające, jeżeli byśmy w ten sposób chcieli robić, bo jeżeli chcemy pokazać rozgrywkę komuś innemu, albo na przykład na streamie, to 30 klatek albo tak dziwnie rozmazany obraz nie byłby zbyt atrakcyjny, więc możemy Viveport uruchomić w trybie VR. I to jest takie śmieszne, to jest aplikacja, którą można uruchomić, program, który jest w wirtualnej rzeczywistości. I teraz już mamy ładniejszy podgląd tego, co nas tak naprawdę najbardziej interesuje. Ale dlatego, że na początku skonfigurowaliśmy pokój, że tam jest przód, to jak Mikuna się obróci w tamtą stronę, to czemu to jest taka pani, to nie wiem. Teraz, żeby taki hełm pasował nam na głowę, to możemy tutaj sobie odpiąć rzepkę od góry oraz z tyłu mamy pokrętło, którym możemy go rozszerzać albo zmniejszać. Ja sobie go troszeczkę powiększę. Postaram się dopasować do swojej głowy. Widzicie, co jest najlepsze? W tym momencie ktoś do mnie dzwoni, a ja mogę sobie podnieść to w ten sposób i zobaczyć. Tak to wygląda od boku, tak to wygląda od frontu, a później możemy sobie go założyć, tylko trzeba uważać na okulary. Podobnie jak się zdejmuje, to jest rozwiązanie, dlaczego Kosmos jest fajniejszy od Vive'a Pro moim zdaniem. Bo można zawsze sobie ściągnąć, porozmawiać. Hej, patrz, zobacz, rozwalaj twój rekord, nie? Zakładasz i możesz grać. I tak jak ja kontroler trzymam u siebie w ręce, tak w świecie rzeczywiście wirtualnym można zobaczyć, że ja tutaj też naprawdę jestem. Viveport to nasze takie... Dobrze... A, i widzicie, mogę podnieść, mogę dobrze mówić. Viveport to nasze takie wirtualne miejsce, w którym możemy się podpiąć do naszego świata wirtualnego. I tak jak mamy tutaj na przykład gierki, możemy sobie coś poszukać. Tak, ja dodałem parę gierek jeszcze, jak byłem na PC-cie. Najśmieszniejsze jest to, jak wygląda człowiek w rzeczywistości. No, człowiek w rzeczywistości wygląda tak, że ma jakieś kontrolery, które mi zwisają z ręki. Natomiast ja w wirtualnej rzeczywistości, widzicie, przekładam sobie, żeby mieć procę w lewej ręce. To jest moja proca. Bo niektórzy się zastanawiają, czy trakowanie w wirtualnej rzeczywistości jest bardzo dokładne, czy nie. To jest moja wirtualna proca. Czy ja ją jestem w stanie złapać, czy jej nie złapię? Złapię. Wow. Było blisko. Dobra, wystarczy popisywania się. To było, podchodziło pod chwalenie się statami.
Ja pamiętam, jak pierwszy raz grałem na HTC jeszcze z Windowsem Mobile, właśnie w Angry Birdsy w szkole, a teraz mogę zagrać sobie w wirtualnej rzeczywistości w trzech wymiarach. Muszę ptakami, jak widzieliście w ogóle film Wściekłe Ptaki? Załatwiłem. Kontrolowanie w tej grze jest bardzo proste. Tutaj trzymamy sobie naszą procę, chwytamy ptaka jednym triggerem, od spodu go naciągamy i mamy celownik 3D, który może nam pokazać, gdzie ten ptak poleci i rozwali wszystkie świnki za pierwszym razem. O, dobra, wchodzę do windy. Chcę wjechać na najwyższe piętro. Klikam sobie, słyszę dźwięk, taki jak jest zawsze w windzie. Mogę sobie postać porozglądać się i przychodzi moment, w którym zaczyna się pojawiać mrowienie w nogach. Wyobraźcie sobie, w rzeczywistości były tego typu eksperymenty, że była kładziona rzeczywista deska, więc ktoś, kto chodził, czuł deskę, po której idzie i słyszy delikatne skrzypienie tej deski. To jest nieprzyjemne, nawet jak się w ten sposób gra już po raz któryś. No ja na szczęście na końcu deski mam już koniec swojego pokoju, co widzę po wirtualnie wyświetlających się u mnie granicach, ale jeżeli sobie zły krok troszeczkę zbyt daleko, no to no i spadam, no i się rozpłaszczy o chodnik, no. Aha, nieprzyjemne. Gwóźdź programu, czyli Half-Life Alyx. Historia Half-Life'a sięga o hen daleko do 98 roku, kiedy wyszła pierwsza jej część. I jak teraz zobaczycie u mnie na komputerze, tych części jest dosyć sporo. Valve praktycznie nigdy nie wypuścił niczego z trójką. Mieliśmy Half-Life'a, Half-Life 2, Half-Life'a 2 z epizodem pierwszym i drugim. Mieliśmy Portala 1, 2, gdzie jest trójka. Mieliśmy Left 4 Dead 1, 2, gdzie jest Left 4 Dead 3. No i podobnie jest troszeczkę z Half-Life'em. Kiedyś się taty zapytałem, co to znaczy Half-Life, jak byłem takim małym brzdącem. On mówi, okres półtrwania. Zaczynamy, wchodzimy do świata gry, która została stworzona specjalnie z myślą o goglach wirtualnej rzeczywistości. Tutaj nic nie jest przeportowane, to jest wszystko zrobione od A do Z i co najważniejsze, to jest gra, która ma absolutnie najwięcej szczegółów, chyba ze wszystkich tytułów, z jakimi się spotkałem. Zresztą sami zobaczycie. W Viveporcie widzieliście, co możemy zrobić, jeżeli chcemy uruchomić gierkę. Możemy po prostu uruchomić Viveporta w trybie wirtualnej rzeczywistości. Natomiast na Steamie jest Steam w wersji VR, ale my odpalimy to po prostu z Windowsa tym razem i widzicie, wszystko się odpaliło. I co nas wita? Wow! Długo na to czekałem. Całe lata. Na trzecią część. A wiecie, co jest najśmieszniejsze? Po pierwsze, mogę na was spojrzeć i akcja gry nie odbywa się po drugiej części. Akcja gry odbywa się pomiędzy pierwszą a drugą częścią. To jest Half-Life 1.5, jeszcze z perspektywy Alyx. Budując cytadelę? Koło. To jest kolejny raz, kiedy nawet w świecie wirtualnym gołębie siadają mi na... Jak się tam przesunąć? Jak się tam przenieść? Push to move. Tam chcę przeskoczyć. Dobra, tam nie bardzo, ale to jest styl, wydaje mi się, poruszania, który mi się najbardziej podoba, czyli po prostu klikamy, że chcę być tam przy krzesełku. O, jest krzesełko. Mogę sobie teraz na to krzesełko usiąść. Oczywiście to jest wirtualna rzeczywistość, więc nie usiądę. Natomiast jeżeli byśmy się chcieli szybko obrócić w prawo lub w lewo, no to możemy kliknąć po prostu prawą stroną. To w przypadku, jeżeli byśmy się chcieli na przykład odplątać od... Pokrzywa tu jest. Jaka jest ładna. Podeszliśmy do gołębia, on uciekł. A teraz zobaczcie, mamy skrzyneczkę. W tej skrzyneczce mamy na przykład buteleczkę. Możemy tą butelkę wyciągnąć. Odłożę skrzynkę. Chwycę ją na przykład w ten sposób. Czy jestem w stanie ją otworzyć? Chyba nie bardzo. Ale mam butelkę. I teraz uwaga. Wow. Łapka w górę. Butelka. Jeszcze jedna. Wrzuciłem. Popatrzcie, ktoś tam idzie. Połap moją skrzynkę. Było blisko. Wiadro. Ze zgniłymi jabłkami. Gołębiu. Tyż. Gołębie straszy. A ciągle zapominam, że mogę zdjąć po prostu w ten... Fajne. Ty, ja wam w ogóle coś pokażę. Zastanawiacie się, jak można byłoby wykorzystać gogle w wirtualnej rzeczywistości, na przykład w sektorze edukacji. Okazuje się, że jak teraz jest pandemia, która trwa na świecie, to niektórzy nauczyciele byli na tyle kreatywni, żeby nie tylko używać zwykłej ściany jako miejsca, na którym będą cokolwiek pisać. Zaczęli wykorzystywać także wirtualne środowiska, takie jak na przykład Half-Life Alyx. Przykład. Bierzemy gąbeczkę, mamy tutaj ścianę, możemy wszystko sobie zmazać. Jeżeli byśmy chcieli komuś wytłumaczyć, jak wygląda trójkąt Pascala, to mamy jedyneczkę, muszę się nauczyć pisać, gąbeczkę. Mamy jedynkę, tutaj jest jedynka, tutaj jest jedynka, tutaj jest jedynka. Zepsułem coś.
i mogę teraz domalować go na zielono. Tu się nawet wszystko rozmazuje. Kubek? Jedna rzecz, zobaczcie, co tutaj mam w tym miejscu. Co to jest? To jest pudełko z zapałkami. I co jest najciekawsze? Słyszycie? W środku są zapałki. To jest puszka i to jest jeszcze jakaś taka Ukrainum troszeczkę. Tam byłem, na górze. Oj, 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 oj! Ja chciałem rzucać tylko doniczkami w gołębie. Czy one się czują tak samo? Dam mu trochę jedzonka. Trzymaj. Odblokowane osiągnięcie. O, good grab. To mi się strasznie w tej grze podoba. O nie! Widziałeś, co zrobiłem? Czyli damy robaczkowi trochę. Patrz na to, patrz. Kurde, blisko. Latające krzesła. Siu! Siu! Wezmę miotło, żeby mieć się czym tak naprawdę bronić. Sąsiedzie, cisza tam. Tutaj wyczyszczę, tutaj trochę wyczyszczę. Are we good? Yes. Ostatnio miałem pierwszy raz okazję przejechać się na kolarce w rzeczywistości. Więc, uwaga, wiemy już coś o rowerach. Jak zobaczycie sobie na przykład na ten rower, to zobaczcie kolejny element dokładności samej gry. Weźmy sobie rower, podnieśmy go do góry. I teraz zobaczcie na to, możemy chwycić koło i możemy kołem zacząć obracać. Rower jest okej. Okay. Coś tutaj nie ma. Tu? Też nie ma, ale ja tą butelkę sobie tutaj odłożę. Śmietniczek otworzę, wyrzucę gazetkę, która jest niepotrzebna. Odłożę na makulaturę lepiej, ale buteleczkę mogę wrzucić tutaj do środka. Jak nie leży na ziemi, to znaczy, że go wyniosą. Gdybym mógł ci tak gołębiu, tak w rzeczywistości, dać taką bułkę, mógłbym ci dawać taką bułkę nawet raz na tydzień, bylebyś nie przychodził na mój balkon i nie zostawiał swoich nieczystości. Tak to się nie dogadamy. Patrzcie, chcę wziąć mu broń? On mi wyciąga broń, nie? Daj! Ty, paraliżuj go, ale uwaga, patrzcie na to. Chcę kliknąć, żeby pojechać gdzieś in... Ty, jaki on niziutki jest! Nie było już dla mnie żadnej aż tak mocno imersyjnej gierki jak Half-Life. Cieszę się, że poczekałem z zagraniem w niego, póki nie miałem możliwości zagrania na tym VR-ze. Dlaczego? Uwaga, jest parę fajnych zmian, które się różnią mocno od poprzednich VR-ów, jakie miałem na swojej głowie. Po pierwsze, co odpowiada za komfort? Jeżeli mamy tutaj, spojrzymy, są tutaj poduszeczki. To jest jedna poduszeczka, to jest druga poduszeczka. One sprawiają, że ten VR bardzo mocno się trzyma samej głowy. Więc nawet jak się zakłada, to czuć, jak się ciągną włosy, więc trzeba poluzować, dopiero założyć odpowiednio równo i dopiero sobie dociągnąć, bo inaczej możemy sobie włosy pociągnąć i nie będzie zbyt przyjemnie. Druga rzecz jest taka, dzięki temu, że to się tak mocno trzyma, zapominamy o tym, że ten headset rzeczywiście gdzieś tam na naszej głowie jest. Dodatkowo możemy wtedy dzięki temu w bardzo prosty sposób zdejmować, podnosić sobie okulary i nic nam się nie psuje. Oczywiście, jeżeli będziemy mieć szersze oprawki niż ja, no to będzie większy problem. Ja bym wolał zakładać sobie szkła kontaktowe, no ale jest to jakieś tam rozwiązanie fajne. Kolejna rzecz jest taka, jeżeli, tylko nie wiem, czy ja teraz czegoś nie skraszuję, jeżeli sobie tutaj spojrzymy, to tutaj jest mały wentylatorek i w momencie, kiedy nam jest zbyt gorąco, ogólnie on działa i wentyluje nam tutaj wnętrze w taki sposób, że nie słychać go absolutnie, a przy okazji soczewki nam nie parują, nawet jak mamy bardzo intensywną rozgrywkę, tak jak teraz. I oprócz samych soczewek, jak spojrzymy sobie tutaj troszeczkę niżej, pod soczewkami, tutaj gdzie jest ten nosek jest stworzony z dwóch takich małych plasterków, które się nakładają jeden na drugiego. Największym tego plusem jest to, że ja absolutnie nie widzę świata poza tym, co widzę w okularach. To jest w ogóle VR, który nie ma tutaj żadnego LED-owego wyświetlacza, chociaż to jest i tak wyświetlacz o największej rozdzielczości, jaka jest dostępna w tym momencie na rynku z takich wyświetlaczy z headsetów VR-owych, ale on nam pozwala na to, żebyśmy wszystko widzieli przy 90 Hz, ale do czego ja dążyłem? Do tego, że w momencie, kiedy się patrzymy w środku, to nie widzimy świata zewnętrznego i zapominamy absolutnie o wszystkim, co jest dookoła. Mimo, że to jest LCD, czyli czernie nie są idealnie czerniami, to i tak to mi przykładowo absolutnie nie przeszkadzało. No, widzieliście zresztą moje reakcje. W momencie, jak gościu zaczął pałą we mnie pałować, no to ja wtedy po prostu się wzdrygnąłem, bo myślałem, że w rzeczywistości dostanę uderzę. I każda chwila i każdy moment, kiedy na przykład wychodzę i wyskakuje jakiś pająk, który łazi po budynku, no to ja byłem przestraszony, bo kolejna rzecz, jaka jest zarąbista w tym zestawie, to jest audio. Te słuchawki, mimo że wyglądają na niepozorne, wyglądają dosyć fikuśnie, jak zobaczycie te poduszeczki, no to tak jest tak dosyć śmiesznie. To w momencie, kiedy je przyłożymy sobie do uszu, to potrafią dać naprawdę dużo powera, a dodatkowo wszystkie te dźwięki, jak słyszeliście w grze, gdzie nawet pudełko od zapałek ma swoje znaczenie, to możecie sobie pomyśleć, że cały sound design ogólnie jest na bardzo wysokim poziomie. I ja jestem w szoku, jak
dobrze się w to grało. Jeżeli wam zależy na dobrej fryzurze, no to Vive nie jest dla was, dlatego że po każdym razie, kiedy sobie pogracie, no to te włosy zawsze będą troszeczkę zmierzwione, ale jest to naprawdę niewygórowana cena za to, ile daje nam to atrakcji i zabawy. Jeżeli chodzi o to, kto sobie z tym poradzi, to absolutnie każdy, bo widzieliście, zainstalowanie tego, skonfigurowanie, jesteśmy tak naprawdę prowadzeni krok po kroku, więc każdy sobie da radę. Druga rzecz jest taka, że praktycznie w każdej gierce na początku jest jakiś tutorial i pokazuje nam gierka, w jaki sposób się na przykład poruszać. Nie wiem, jak do przodu iść. Ja w Westworldzie nie za bardzo troszeczkę ogarnąłem, no i wyszło na to, że najłatwiej mi było pływać. Po czym Mikuna stwierdził, że w sumie to jest dobre, żeby spróbować robić tak, jak się chodzi, czyli po prostu machać rękami naprzemiennie. I się okazało, że dzięki temu udało mi się chodzić normalnie. Rzeczywiście. Bardzo zrobiłem z rękami. Co więcej, po otwarciu pewnych drzwi okazało się, że mogłem nawet próbować biegać, co też myślę, że wyglądało dosyć specyficznie. Jak chodzisz, to robisz tak, nie? W końcu słyszę, że z tego pokoju może gdzieś będzie wyjście, po czym ktoś otwiera drzwi, no a moja reakcja wyglądała tak. Przeraziłem się, ale nie chcę wam spoilować tego, co się będzie działo dalej. Jeżeli chodzi o wirtualną rzeczywistość i o hełmy wirtualnej rzeczywistości, czy jakiekolwiek inne kontrolery, to ja zawsze jestem zwolennikiem tego, żeby wybierać pady znane i dobrze wspierane przez wszystkie tytuły. I to jest przykład. Na przykład te kontrolery są dobrze znane wszystkim deweloperom, więc praktycznie każda gierka dostępna na VR-a jest od razu zmapowana. Czyli jeżeli byśmy chcieli sobie na przykład zagrać w Beat Sabera, nie ma problemu, one będą obsługiwane. Będziemy chcieli sobie zagrać w Superhota na VR-ze, moja ulubiona gra w sumie VR-owa, też nie ma problemu, odpalamy i gramy. Jeszcze jako ciekawostka, Vive to jest chyba w tym momencie jedyny headset VR-owy, który można podpiąć do komputera bezprzewodowo, o czym już pokazywałem wam materiał za pomocą technologii Y-Geek i tutaj się taki adapter wrzuca na górę, ale to myślę, że jeden z poprzednich odcinków możecie zobaczyć u mnie na kanale. Komuś, kto takiego headsetu nigdy nie miał na głowie, ciężko jest pokazać i wytłumaczyć, jak to zarąbiście działa, a dla każdego, kto już miał tego typu headset na głowie, tylko starszej generacji, gdzie trzeba było rzeczywiście ściągać cały headset, a niekoniecznie tylko i wyłącznie odginać przód, no to rozwiązanie jest czymś, co mi się straszliwie podoba, bo bardzo często na przykład chce się coś zmienić, chce się sprawdzić, albo nawet się przestraszę, bo ktoś wejdzie do pokoju, to zamiast się martwić, bawić ze zmienionym... Spoko. Pływam w tej grze, a tam leży. Mogę wrócić i mogę grać z powrotem i nawet moje okulary mi nie przeszkadzają, ale ci, co mają grubsze oprawki, to mogą też narzekać na to, że z boku ich może troszeczkę bardziej cisnąć. Ja z tym problemu nie mam. No ale dobra, ja na przykład nie gram w gry, czy mi może VR się do czegoś przydać? A no właśnie, przykładowo w Alyxie można było malować sobie po ścianie i przeprowadzać szkolenia w taki sposób. Albo dla miłośników sztuki, na przykład dla innych członków rodziny, to także będzie fajne doświadczenie. Ja oglądałem fajne obrazy tam Rembrandta, innych artystów i trafiłem na jeden obraz, gdzie były kurczaki. No i z początku sobie tak myślę, kurczę, bardzo fajne kurczaki, zacząłem je oglądać, ale okazało się, że jak przeczytałem, co przedstawia ten obraz, to nie zobaczyłem ogółu, skupiłem się tylko na środku. Okazało się, że to był atak lisa na kurczaki i no i mimo, że ten artysta, malarz normalnie zajmował się tam still life, a niekoniecznie kurczakami czy żywymi tymi, no to mogłem zobaczyć, że rzeczywiście tam gdzieś z boku ten lisek atakował, łapał te kury, tak jak gołębie w Half-Life'ie, tak kurczaki na tym obrazku w sumie się nie przejmowały tym, że jeden z tych kurczaków jest brany przez lisa jako pokarm. W tym momencie VR jest już na tyle dojrzały, że jesteśmy w stanie znaleźć naprawdę dużą ilość kontentu i rozrywki, jak i rozgrywki dla nas, jeżeli się zobaczymy w tego typu headset. Druga rzecz jest taka, że teraz oferta razem z dostępem do Viveportu, gdzie mamy prawie 2000 różnych aplikacji w ramach tego abonamentu, który trwa nam przez pół roku, no to wyobraźcie sobie, że liczmy nawet 1000 aplikacji, czy nawet 300, to i tak byśmy mieli dwie aplikacje na dzień, a niektóre tytuły potrafią wciągnąć naprawdę na długie godziny. To byłoby na tyle z mojej strony, mam nadzieję, że materiał wam się podobał, jak macie jakieś pytania, to zadawajcie je na dole, was odsyłam do opisu, tam są wszystkie najważniejsze rzeczy, tymczasem tutaj dwa inne filmy, ja nie znikam z kadru, ja idę dalej się dowiedzieć, o co chodziło w Westworldzie, bo to jest jakiś serial ponoć. Jest też Rick i Morty VR-owy, to też powinienem zagrać.